Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Program Rozmowa Dnia, a moim Państwa gościem jest dzisiaj Paweł Motyka, zastępca komendanta PSP w Nowym Sączu. Witam Pana bardzo serdecznie. Dzień dobry. Panie komendancie, wie Pan, że dzisiaj jest Blue Monday, czyli najbardziej depresyjny dzień w roku? No, jak jechałem do pracy, to w radiu usłyszałem, chociaż mówiono, że to ten dzień jest ruchomy, można sobie przesuwać. Niektórzy już mieli niedzielę czarną, niektórzy to może będą mieć wtorek. Także wiem, na pewno takie daty i takie dni, jak się słyszy, jak się jedzie, to nie brzmią optymistycznie, no ale mam nadzieję, że już trochę poniedziałku minęło, że zakończy się wszystko pozytywnie dzisiaj. Panie komendancie, warunki atmosferyczne, śnieg, bardzo niska temperatura, to są takie dni, kiedy strażacy mają więcej pracy niż zazwyczaj? O dziwo, jak analizujemy statystyki, to nie powiedziałbym, żeby było więcej zdarzeń. Są trochę inne może zdarzenia. Bardzo często to jest pomoc na przykład pogotowiu ratunkowemu, któremu trzeba pomóc dotrzeć w trudne miejsca zakamarki naszego powiatu, gdzie zasypane śniegiem uniemożliwiają dotarcie karetkom pogotowia ratunkowego. Jest też oczywiście więcej jakichś takich zdarzeń drogowych, gdzie samochody wypadają z drogi, gdzieś tam lądują w fosie. Tego typu zdarzeń. No i zdarzają się też podczas takich szczególnie zimowych dni i minusowych temperatur, pożary sadzy w kominie i to takie zdarzenia, ale żeby tutaj jakaś była duży przyrost interwencji, no to nie stwierdziliśmy i oby tak się utrzymało. Panie komendancie, początek roku to zawsze tradycyjnie już taki czas, kiedy podsumowywaliśmy rok miniony. Jaki był 2020 rok dla sądeckich strażaków? No na pewno ten rok 2020 dla wszystkich był inny i dla nas sądeckich strażaków też. Jeżeli chodzi o liczby, to bilans liczb naszych działań ratowniczych zakończył się na 3862 zdarzeniach. To było trochę mniej niż rok wcześniej, bo rok wcześniej to było 4008 interwencji, czyli tutaj niewielki spadek, chyba 144 interwencje, jak dobrze pamiętam. Natomiast jeżeli chodzi o spadki, to też mniej pożarów zanotowaliśmy, bo rok wcześniej było ponad 1000, w ubiegłym roku było 900 kilka. Więcej miejscowych zagrożeń, kilkadziesiąt więcej miejscowych zagrożeń, czyli ratowanie życia, zdrowia, imienia, a nie związane z gaszeniem pożarów. I mniej było alarmów fałszywych, bo chyba 301, a rok wcześniej było 300 ileś tam, nie pamiętam, nieważne liczby, także tutaj były te liczby zdecydowanie mniejsze. Także no, pracy nie brakowało, z tym, że no, przybyło dużo nowych zadań, które no, pewnie jak rok temu żeśmy rozmawiali, to nie przypuszczaliśmy, że przyjdzie nam realizować zadania, chociażby związane z pandemią. Któż by przypuszczał, że w ogóle dojdzie do pandemii, do zamknięcia społeczeństwa, że na wiosnę będziemy jeździć i rozgłaszać komunikaty, żeby pozostać w domu. Później, że będziemy dystrybuować przez naszą komendę środki dezynfekcyjne, będziemy zaopatrywać się w maseczki, ubrania ochronne. Nikt tego nie przypuszczał, że będziemy dezynfekować miejsca publiczne, że będziemy budować mobilne punkty poboru wymazów. Do tego nikt nie przypuszczał. To były nowe zdarzenia, które się pojawiły w 2020 roku. Przyniosło nam samo życie. No uważam, że nasi strażacy no, sprostali temu wyzwaniu. To zarówno strażacy PSP, jak i OSP, bo nie ma tutaj co mówi, że tutaj spora grupa ochotników zawsze włącza się w te działania i w początkowej fazie kwarantanny to ich dostarczanie jedzenia tym, którzy na kwarantannie, odbieranie tych odpadków, które wytworzyli, bo to też trzeba było tutaj zachować środki ostrożności, więc to wszystko robili strażacy i to nowa dziedzina naszych działań, no, której myślę, żeśmy sprostali. Na początku oczywiście było trochę problemów ze środkami zabezpieczającymi, no bo raz, że ich nie było, dwa, były dosyć drogie, no ale to też żeśmy sobie dali rady. Dziś każda jednostka OSP ma wystarczającą ilość maseczek, kombinezonów, zarówno PSP, no i środków do dezynfekcji. No nie brakuje, to są te rzeczy, które pozwalają w tego typu sytuacjach działać bezpiecznie. Czyli nowe wyzwania zupełnie dla Straży Pożarnej, zresztą tak pewnie jak i dla nas wszystkich przyniósł rok 2020, ale udało się, byliście Państwo przygotowani. No tak, tak mówiłem, no myślę, że społeczeństwa żeśmy nie zawiedli, to zresztą ocena należy do społeczeństwa, no rozpoczęliśmy nowy rok i kolejne nowe wyzwania, bo między innymi mówi się i zresztą są podpisane stosowne porozumienia o pomocy w transporcie osób, które nie mogą dotrzeć na szczepienia, o prowadzeniu akcji informacyjnej w zakresie zachęcania do szczepień. Także to są nowe wyzwania, którym pewnie też będziemy starać się sprostać. Także płynnie z roku starego przechodzimy w nową fazę jak gdyby działań związanych z koronawirusem. No i jesteśmy jako strażacy otwarci do tego, żeby pomagać, że mamy tą sieć dosyć gęstą jednostek ochotniczych straży pożarnych. Prawie w każdej miejscowości taka jednostka jest, więc tutaj no, nasza pomoc jest stosunkowo blisko ludzi i trzeba się cieszyć, że strażacy ochotnicy, którzy są wolontariuszami, no nie odwracają się, pomimo że to jest oczywiście zagrożenie, kontakt z osobą, która może być zakażoną, nie odwracają się od tego. No a oprócz tego no, też nie można mówić, że tylko działaliśmy przy koronawirusie, bo normalnie powstawały wypadki drogowe dosyć groźne, paliły się duże obiekty, które musieliśmy gasić,
jeden pożar bardzo duży, który powstał, no to ulica Węgierska w Nęsączu i market ze sprzętem RTV i Agieda. Tak, to jest jeden pożar, który zakwalifikowany został jako bardzo duży, angażujący bardzo dużo zastępów, zarówno PSP i OSP. I ten pożar był najgroźniejszy, największy. I tutaj też myślę, że sprostaliśmy temu zadania. Jeżeli chodzi o miejscowe zagrożenia, no to takim dużym miejscowym zagrożeniem to między innymi było pomoc osobie, która rzekomo miała skoczyć z mostu kolejowego. Później się okazało, że nie skoczyła, no ale tutaj no, akcja zakrojona na dużą skalę, praktycznie od centrum Nowego Sącza do Jeziora Rożnowskiego. Dużo jednostek poszukiwania, bo jeżeli ktoś pada do wody, no to trzeba go wydobyć, bo czym szybciej się to zrobi, to jest większa szansa, że mu się uratuje życie. Potem okazało się, że oczywiście nikt nie wskoczył, no ale to takie było duże, że tak powiem, zagrożenia. Jak patrzę jeszcze na statystyki, to też pojawiały się, no niestety było mniej pożarów, ale była pandemia na wiosnę, no ale podpalacze nie zaprzestali podpalania traw niestety i to Dolina Popradu znów dominowała i doszła Dolina Dunajca i to o tym musimy mówić. Teraz oczywiście mamy piękną zimę, to podpalacze nie mają tutaj możliwości. Z jednej strony się cieszymy, a z drugiej ubolewamy, że to warunki muszą dyktować, a nieświadomość ludzka to, czy podpalać trawę, czy też nie. Kilka razy też silniej dmuchnął wiatr, więc też usuwaliśmy drzewa. I gdzieś lokalne jakieś ulewy, ale bardzo o niewielkim zasięgu, to spowodowało, że mieliśmy takich tych miejscowych zagrożeń związanych z takimi warunkami pogodowymi, chociaż w porównaniu do poprzednich lat, no to nie stanowiło jakiegoś wielkiego problemu. Jeżeli chodzi o Małopolską Grupę Poszukiwawczą Ratowniczą, chyba też nie było takich dużych wyjazdów, tak? No, na szczęście za granicę nie wyjeżdżaliśmy nigdzie, natomiast no, poszukiwania w kilku przypadkach oczywiście i na terenie powiatu nowosądeckiego i poza zdarzały się, bo ta grupa nie jest mobilna i już w tym roku też były prowadzone działania chyba w okolicach Florynki, czy na przełomie roku w okolicach Florynki, gdzie tam szukaliśmy zaginionej dziewczyny i takich poszukiwań też kilka w ubiegłym roku było. No, my jako komenda realizujemy praktycznie wszystkie specjalizacje, oprócz gaszenia pożarów. Mamy grupy specjalistyczne poszukiwawczo-ratowniczą, chemiczno-ekologiczną, która też trochę działała. Mamy też grupę wodno-nurkową, czyli też tutaj działamy wspólnie z Tarnowem w zakresie pomagania ludziom, którzy znajdą się w wodzie, czy też grupę wysokościową. Tu też były działania, gdzieś tam paralotniarz zawisł na terenie naszego powiatu i ta grupa też jeździła, żeby ściągać tą parolotnię bardziej, bo paralotniarz wcześniej udało się go ściągnąć, ale jako materiał dowodowy do dochodzeń, bo wiadomo, że to jest wypadek i potem prowadzone jest dochodzenia, więc my też oprócz ratowania życia, no zabezpieczamy też czasami dla innych służb, które prowadzą swoje czynności, materiały, które są niezbędne do tego, żeby wyjaśnić okoliczności poszczególnych zdarzeń. Czyli absolutnie pełen rok, pełen wydarzeń i pełen aktywności sądeckich strażaków. A jeżeli chodzi o doposażenie, o sprzęt, czy na dzień dzisiejszy jest dobrze, czy jeszcze by się coś przydało? To znaczy generalnie, powiem szczerze, że my od wielu lat tego sprzętu mamy dosyć dużo i nie możemy narzekać, że nam czegoś brakuje. Oczywiście wymiana jest konieczna ze względu na czas okres użytkowania sprzętu. No, część sprzętu ma wyznaczony czas okres 12, 15, 20 lat użytkowania i po tym czasie powinno się zastąpić takie jednostki sprzętowe. Między innymi cysterna nasza w ubiegłym roku pod koniec też, ta duża, między innymi, która brała udział przy pożarze na ulicy Węgierskiej, coś tam się pojawił problem, więc jest wycofana, praktycznie już nie da się jej naprawiać, więc to jest, tutaj mamy zastępczą pozyskaną z Krakowa. Pozyskaliśmy też lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy tutaj, bo okazuje się, że te samochody właśnie lekkie rozpoznawczo-ratownicze są bardzo, bardzo takie potrzebne do tego, żeby były chociażby w aspekcie prowadzenia akcji informacyjnej, czy też dowozu osób na szczepienia. I dużo drobnego sprzętu w zakresie doposażenia, przede wszystkim grup, o których powiedziałem, tutaj spłynęło trochę w ubiegłym roku. Oczywiście zawsze potrzeby są, staramy się je na bieżąco analizować i w miarę istniejących możliwości pozyskiwać. Przypomnę, że przez ostatnie 3 lata to był tak zwana modernizacja służb mundurowych, więc trochę tego sprzętu spłynęło, samochodów w ostatnich 3 latach, także tutaj no, nie ma powodów do narzekania. A tutaj jeszcze wracając do ubiegłego roku, to też trzeba powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, która też pojawiła się i była trochę związana z koronawirusem. No, inne powiaty bardzo mocno to podnosiły, że jeżdżą zamiast karetek. No, my takie wyjazdy, jak pamiętamy, bo rozmawialiśmy poprzednich latach, mieliśmy, z tym, że może nie na taką skalę jak w ubiegłym roku, a było to wszystko spowodowane, że karetki, które jeździły i przewoziły osoby z COVID-em, no musiały przejść procedurę odkażania, która trwała kilkadziesiąt minut, więc siłą rzeczy karetka, która dowiozła pacjenta COVID-owego, no musiała się odkażać i była przez jakiś czas zablokowywana, więc tutaj współpracujemy. Strażacy przejęli
No, znaczy, no inaczej, jeżeli nie było karetki i była potrzeba gdzieś jechać, no to dyspozytornia medyczna zwracała się do nas z prośbą i może zawsze jeździliśmy do takich zdarzeń. W ubiegłym roku był taki okres, że było tych zdarzeń więcej i tutaj właśnie no, spisują się bardzo dobrze, szczególnie jeżeli chodzi o te sprawy w terenie pozamiejskim, no, samochody właśnie rozpoznawcze, ratownicze z lekkim z napędami na cztery koła. No i to, że wśród strażaków, no każdy strażak i Państwowej Straży Pożarnej, jak i grupa duża strażaków ochotników ma przeszkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy i tutaj no, umożliwia to prowadzenie działań, dopóki nie przyjedzie karetka, no bo karetki oczywiście jechały, tylko że czasami no, nie była ta karetka najbliżej miejsca zdarzenia. Tak jak powiedziałem, mamy tam sieć jednostek dosyć gęstą, więc strażacy, którzy się zalarmują, mogą być po 5 minutach w swojej miejscowości u poszkodowanego i to są najcenniejsze minuty, które jeżeli chodzi o ratowanie życia, a później jak dojedzie karetka, no to już wspólnie ratowaliśmy te osoby. Także tych zdarzeń trochę było i tutaj też w aspekcie tych samochodów lekkich można to powiązać, że te samochody okazują się w tej chwili no, bardzo przydatne, bo są mobilne, szybkie, trudne tereny. Można się nimi szybko przemieszczać, udzielając pomocy tym, którzy potrzebują. A jeżeli chodzi o doposażenie tych właśnie ochotniczych jednostek Straży Pożarnej? No trzeba powiedzieć rzeczywiście, że w ubiegłym roku kilka samochodów nowych, chyba jak dobrze liczę, 8 samochodów nowych spłynęło do jednostek, część z dofinansowania w ramach Krajowego Systemu, środków ubezpieczeniowych, Funduszu Ochrony Środowiska, Ministerstwa Sprawiedliwości, już nie chcę tutaj roztrząsać, który samochód z czego, no ale 8 samochodów nowych i to zarówno średnich, jak i samochodów lekkich, no to jest dużo i tego sprzętu w OSP naprawdę pojawia się coraz więcej i też z tego się cieszymy, bo ten sprzęt, chociaż strażacy o niego się starają, to zawsze powtarzam i wydaje się, że strażacy potrzebują dla siebie, oni tak naprawdę nie potrzebują dla siebie, tylko dla mieszkańców, którym potem ratują życie. Byłem przy kilku takich przekazaniach samochodów i praktycznie na drugi, trzeci dzień samochód, który był przekazywany, brał już udział w akcji i skutecznie działał, a wiemy, no nawet najlepiej wyszkolony strażak, ale bez odpowiedniego wyposażenia, no to cudów nie zrobi. Natomiast jeżeli jest to już sprzęt nowej generacji, to połączenie umiejętności, doświadczenia z odpowiednim sprzętem no, daje najlepsze efekty i tutaj też no, rok był dobry pod tym względem, tak samo jak i rok wcześniejszy, bo no, co roku tych samochodów trochę do jednostek OSP nie spłynęło. Także tutaj, jak widzimy przy akcjach samochody, no to czasami trudno rozróżnić, która to Państwa Straż Pożarna, która OSP, chyba po napisach na drzwiach, bo pojazdy są zupełnie podobne w tych samych fabrykach, karosowane, kupywane, prowadzane do podziału bojowego. No i oczywiście z tego się cieszymy, oby jak najwięcej tego doposażenia było. I tutaj no, podziękowania dla władz samorządowych, no, które też tu muszą partycypować w kosztach utrzymania tych jednostek, ale też mogą wiedzieć, że jak się to stanie na ich terenie, to ci strażacy różne zadania realizują i w COVID-zie no, to pokazało się, jak to są potrzebne formacje i jak można na nich liczyć. Panie komendancie, wy jako jednostka także prowadzicie takie działania edukacyjne wśród młodzieży. No, siłą rzeczy pewnie no, COVID uniemożliwiły to wszystko. No, może uda się w tym roku. W marcu nasza sala ognik, która była oblegana, praktycznie zamarła, bo szkoły się nie uczyły. No, siłą rzeczy, no ubolewamy trochę nad tym. No, ja mam tylko nadzieję, że to wszystko powróci do normy i powróci to na właściwe tory, bo jak według przy sobie, czym skorupka za młodu nasiąknie, jeżeli tej wiedzy przekaże się temu młodemu pokoleniu jak najwięcej, to później tylko to będzie procentowało. Oczywiście staraliśmy się jakieś przedsięwzięcia takie profilaktyczne realizować na miarę możliwości, jakie dawała sytuacja covidowa, ale ubiegły rok był pod tym względem bardzo ubogi, to trzeba powiedzieć, no bo to nie już niezależne, że tak powiem, od nas, no ale cały czas staramy się przypominać o czujkach tlenku węgla, o bezpiecznych zachowaniach, jeżeli się chodzi, czy wraca do szkoły, chociaż wiemy, że tamten rok to większość dzieci, młodzież przesiedziała w domu na zdalnej nauce, no ale cały czas tu staramy się to przypominać, mówić o zakazie wypalania traw, o różnych innych projektach, no metodą zdalną też, która no, moim zdaniem no, nie zawsze jest taka do końca doskonała, no ale dobre i to, a mam nadzieję, że jak się już zaszczepimy, to wszystko powróci na stare tory i będziemy realizować tak jak dawniej nasze akcje profilaktyczne i będziemy wykorzystywać każdą okazję do tego, żeby się pokazać i przekazać zasady bezpieczeństwa, nawet i te związane z COVID-em, bo też tutaj nasze procedury też się trochę zmieniły i strażacy no, coraz częściej, gdy nie zakładając sprzętu ochrony dróg oddechowej, no to na drogach, przy wypadku, gdzie nie trzeba jakichś specjalistycznych czynności, no widzimy ich w maseczkach, no bo też się tutaj, że tak powiem, zabezpieczamy. Czy też, no też COVID na nas wymusił współpracę z różnymi instytucjami, żeby ustalać, czy tam, gdzie idziemy, jest kwarantanna, czy nie ma kwarantanny. Także tutaj szereg rzeczy się pojawiło, które musieliśmy rozwiązać. Mam nadzieję, że nam się udało. Też tutaj zachowujemy środki ostrożności. Jak Państwo wchodzili do komendy, wiemy, że są bariery, swobodnie nie można się przemieszczać, a jeżeli już, no to stoimy w maseczkach, no bo no musimy wiedzieć, że
COVID niestety cały czas może nas zaatakować i od nas zależy. Wszyscy epidemiolodzy to mówią. Te trzy zasady, czyli maseczka, dystans i dezynfekcja, to są takie proste rzeczy, a mogą nas uchronić, więc my jako SACY staramy się pamiętać podczas swoich działań, pełnienia służby, no i oczywiście zachęcamy społeczeństwo, żebyśmy jak najszybciej powrócili do normalności. No właśnie, to tego wszyscy chyba czekamy, a strażakom czego życzyć się z Nowym Rokiem? Chyba jak najmniej wyjazdów, tak? No myślę, że zawsze jak najmniej wyjazdów to jest dla nas dobre życzenie, chociaż kiedyś powiedziałem, że życzyć nam należy bezrobocia, ale nie w tym słowa znaczeniu, że pozwalniają nas, tylko bezrobocia, że będziemy przychodzić do służby, a nie będziemy musieli wyjeżdżać, bo nie będzie wypadku, nie będzie pożaru. Oczywiście jest to niemożliwe, zdajemy sobie sprawę, ale jak najmniej wyjazdów to zawsze jest dobre życzenie, nie tylko dla strażaków, ale dla mieszkańców Sądecczyzny, bo jak nie będziemy wyjeżdżać, to i gdzieś tam nie dojdzie do wypadku, nie spali się budynek, nikomu nic złego się nie stanie. I to jest życzenie dla nas, ale pośrednio też dla wszystkich mieszkańców Sądecczyzny. Dziękuję bardzo. Dziękuję.